Państwu. Witam wszystkich zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych mieszkańców wsi Zielona na uroczystym apelu z okazji przekazania i poświęcenia nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonym. Za chwilę nastąpi złożenie przez dowódcę uroczystości drucha Andrzeja Kamińskiego, meldunku zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszemu brygadierowi Rafałowi Zimochockiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Panie brygadierze, dowódca poddziału Andrzej Kamiński melduje poddziały Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej do uroczystego apelu w związku z przekazaniem nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego. Dziękuję bardzo. Czołem strażacy! Udział społeczny. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej i zostanie odegrany hymn państwowy. Proszę dowódcę uroczystości o wydanie komendy. Udział baczność. Udział na prawo bacz. Poczek flagowy. Podniesienie flagi państwowej bacz. Średniego wozu ratowniczo-gaśniczego na Ochotniczej Straży Pożarnej Zielonej flagę państwową na marsz!
imieniu całej jednostki i zarządu OSP Zielona pragnę serdecznie powitać zaproszonych gości. Serdecznie witam pana Rafała Romanowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panią Annę Ewę Cicholską, posła na Sejm RP. Starszego brygadiera Rafała Zimochockiego, zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Pana Jacka Sokołowskiego, przedstawiciela sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Macieja Wąsika. Pana Jerzego Rzymowskiego, starostę powiatu żuromińskiego, a jednocześnie przedstawiciela marszałka województwa mazowieckiego. Starszego brygadiera Zbigniewa Kąpińskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Starszego brygadiera Adama Dobrosielskiego, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, wieloletniego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Pana Jacka Grzybickiego, wójta gminy Kuczbor-Kosada, a zarazem prezesa zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kuczborku. Pana Waldemara Skuzę, przewodniczącego Rady Gminy Kuczbor-Kosada. Drucha Marcina Stępkę, komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kuczborku. Szanownego księdza Andrzeja Rosiaka, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Zielonej. Pana Kamila Cupała, przyjaciela jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Pana Ireneusza Krankowskiego, przyjaciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Panią Jadwigę Skoroch, sołtys sołectwa wsi Zielona. Witam również przedstawicieli lokalnych mediów, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej, Młodzieżową Orkiestrę Dętą działającą przy OSP w Zielonej oraz zgromadzonych mieszkańców miejscowości. Proszę o zabranie głosu prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej, drucha Andrzeja Krzywdę. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Szanowny panie brygadierze, szanowny panie ministrze, przepraszam bardzo. Wielce szanowny panie ministrze, pani poseł, panie komendancie, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło powitać państwa na dzisiejszej uroczystości. Tak się składa, że jest to uroczystość szczególna. Dlaczego? Szczególna rzecz stoi tutaj za moimi plecami. Można powiedzieć, że jest to jedna z ważniejszych, dobrych rzeczy, która nas spotkała w ostatnich latach. Drugą ważną rzeczą, która nas tu zgromadziła, jest nowo powstały budynek w postaci garażu i pomieszczeń dla domu seniora. Jest to niewątpliwie sukces. Sukces dla naszej miejscowości, dla naszej gminy, powiatu, a chyba największy sukces dla naszego tutaj zgromadzenia, dla naszych strażaków. Jak każdy sukces, taki ten zazwyczaj ma wielu ojców. Każdy chciałby się ogrzać w blasku tego sukcesu. Mnie jednak wypada powiedzieć i wskazać z nazwiska, z funkcji, komu ten sukces zawdzięczamy. Niewątpliwie największy udział w tym sukcesie ma rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który w
stworzył warunki do tego, aby pieniądze na cele związane z ochotniczymi strażami pożarniczymi popłynęły tak szerokim strumieniem. Dotyczy to również zarówno samochodów, jak i budynków, budowli, wyposażenia i tak dalej. Tak jak powiedziałem, sukces ma zawsze wielu ojców, ale i pomocników. Pomocnikami w tym sukcesie są między innymi samorządy. W naszym wypadku jest to samorząd gminy Kuczbork oraz samorząd województwa mazowieckiego. Samorząd gminy Kuczbork na czele z wójtem naszej gminy oraz radnymi gminy Kuczbork. Niewątpliwie dużą rolę w tym sukcesie należy przypisać wszystkim mieszkańcom powiatu, gminy. Oprócz tego dużą rolę w tym sukcesie odnieśli nasi strażacy, nasze druhny i druhowie. Wszystko to, czego dokonaliśmy w tych latach ostatnich, zawsze staraliśmy się robić dla dobra wspólnego. Niewątpliwie dużą zasługą jest udział naszych mieszkańców, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego sukcesu. Są to mieszkańcy, firmy, za którą tą pomoc serdecznie dziękuję. Wszystko to, co robimy dla naszej miejscowości, dla naszej gminy, dla naszego powiatu, robimy pod kątem, zasadą odwiecznie przyświecającej nam sentencji, która jest uwieczniona na naszym tu obelisku. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziękuję bardzo. Za chwilę nastąpi uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz odczytanie aktu przekazania. Udziały Baszcz. Drug Daniel czyta, przeczytam akt przekazania pojazdu. Rozkaz. Akt przekazania pojazdu pożarniczego. W celu zwiększenia możliwości operacyjno-technicznych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Województwa Mazowieckiego. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Gmina Kuczbork Osada. Przekazują Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4,1/16 Volvo FLD3C w imieniu przekazujących sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Maciej Wąsik, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Jarosław Piotrowski, Warszawa, marzec 2023 roku. Proszę o wystąpienie kierowcy przekazywanego samochodu, drucha Piotra Anysza oraz prezesa OSP Zielona, drucha Andrzeja Krzywdę. Działy Baszcz. Osoby o przekazanie samochodu, wystąp! Uroczystego przekazania samochodu dokonają. Pan Rafał Romanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Anna Ewa Cicholska, poseł na Sejm RP. Zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego, starszy brygadier Rafał Zimochocki. Pan Jacek Sokołowski, przedstawiciel sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Jerzy Rzymowski, starosta powiatu żuromińskiego, jednocześnie przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego. Pan
Jacek Grzybicki, wójt gminy Kuczbork-Osada. Dziękuję bardzo. Gratuluję panu marszałka. Oddział z boczki. Szanowni Państwo, dopełnieniem naszej uroczystości będzie poświęcenie przekazanego dzisiaj samochodu, o co proszę księdza proboszcza Andrzeja Rosiaka. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się, dobry Boże, pobłogosław ten samochód, który będzie służył naszym strażakom w ratowaniu ludzkiego życia i dobytku. Spójrz, Panie, również na ich kierowców. Niech im towarzyszą i strzegą w niebezpieczeństwach święci patronowie, święty Florian, święty Krzysztof, aby umocnieni Twoją łaską przynosili Tobie chwałę, a ludziom ratunek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Głos zabierze starszy brygadier Rafał Zimochocki, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który odczyta list od pana ministra Macieja Wąsika. Szanowny panie ministrze, szanowna pani poseł, szanowni samorządowcy, panowie komendanci, czcigodny księże proboszczu, zaproszeni goście, niby w tej grupie ASP Zielona. W imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji mam zaszczyt odczytać list od pana ministra Macieja Wąsika. Warszawa, 19 marca 2023 roku. Szanowny pan druh Andrzej Krzywda, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Zielona. Szanowny panie prezesie, z radością i satysfakcją składam na pańskie ręce płynące z głębi serca gratulacje z okazji dzisiejszej uroczystości.
podczas której dokonane zostanie poświęcenie i przekazanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej. Jestem przekonany, że pozostany samochód stanie się pozytywnym impulsem działalności państwa jednostki oraz wpłynie na efekty codziennej pełnej poświęcenia pracy. Pragnę przy tej okazji jednocześnie złożyć Państwu głębokie wyrazy szacunku i uznania. Bez względu na porę dnia i stan pogody zawsze jesteście w gotowości do niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. To zwykłe świadectwo wskazuje nam, że służba strażacka nie jest zwykłym zajęciem w szeregu innych, ale prawdziwym powołaniem. Szlachetna postawa, nierozerwalnie związana z byciem strażakiem, budzi powszechny szacunek i uznanie u wszystkich Polaków. Drodzy strażacy, z okazji dzisiejszego wydarzenia składam wyrazy głębokiej wdzięczności za Waszą codzienną gotowość do walki o ludzkie i życie imienne. Raz jeszcze gratulując, przekazuję najlepsze życzenia i pozdrowienia dla Państwa oraz Państwa najbliższych. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Z poważaniem, Maciej Wąsik. Mógłbym prosić, to skorzystałbym z okazji i ja również w imieniu mazowieckiego komendanta, jak i swoim, chciałbym pogratulować tego sukcesu, o którym tutaj prezes mówił na początku. Z uwagi na to, że niewątpliwie jest to ogromny sukces, że udało Wam się kupić ten nowy samochód, który będzie służył tutaj Wam, mam nadzieję, że tylko do ćwiczeń, a jak najmniej do działań ratowniczych. Kupiliście ten samochód w okresie bardzo trudnym, w okresie, gdzie rozpoczęliśmy rok 2022 stanem pandemii. Za chwilę pojawiła się agresja na naszego wschodniego sąsiada, która spowodowała trudności z dostępnością w zrealizowaniu tego zamierzenia. Stanęliście na wysokości zadania, kosztowało Was zapewne to wiele wyrzeczeń. Kto nie realizował takiego zadania, to nie wie, ale naprawdę jest to niesamowite poświęcenie i wyzwanie dla Waszej jedności, dla Waszej jednostki. W mojej ocenie skorzystaliście na piątkę albo i na szóstkę, także gratuluję bardzo. Życzę zrealizowania wszelkich zamierzeń, które sobie stawiacie na przyszłość i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan minister Rafał Romanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szanowny panie poseł, panie komendancie, panie starostwo, czcigodny księże proboszczu, panie prezesie, drukny, duchowie, druchenki, młodzież, jak się patrzy na nie, drodzy państwo, to duma rozpiera, że ten samochód nie tylko że będzie odpowiednim zapleczem dla OSP w Zielonej, ale przede wszystkim patrzymy w przyszłość i na pewno będzie on skutecznie wykorzystywany. Właśnie dla tych choćby młodych ludzi, którzy też chcą mieć to poczucie bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, ale tak jak wspomniał Pan Prezes o wsparciu dla Ochotniczych Straży Pożarnych, takich powodów do dumy w roku 2023 na terenie całego naszego pięknego kraju będzie około 700, bo w roku 2023 będzie tych samochodów przekazanych prawie 700 do różnych ochotniczych straży pożarnych. Lekkich, średnich, utrenowionych, ciężkich, ale przede wszystkim po to, żeby, drodzy Państwo, służyły one bezpieczeństwu. Nie ukrywam, że ochotnicze straże pożarne są wzorem dla ochotniczych straży pożarnych, dla zabezpieczenia w ogóle samego systemu bezpieczeństwa na skalę europejską. Tylko w Polsce mamy tak mocno rozwinięte ochotnicze straże pożarne. Straże, które właśnie służą społeczności lokalnej przez współpracę z samorządem i tym gminnym, ale również tym powiatowym i przy takim właśnie montażu finansowym, również z samorządem wojewódzkim można realizować tego typu zamierzenie, można realizować tego typu zakupy. Musimy być świadomi, że taki samochód to jest wartość około 1 000 000 złotych, a w niektórych przypadkach właśnie nawet ta suma przekracza 1 000 000 złotych. Ale również, drodzy Państwo, rząd Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy w dziesięcioleciu dekad zadbał o swoich ochotników,
którzy właśnie w ten samochód będą wsiadali, którzy będą dbali o to bezpieczeństwo, którzy będą przez różne komunikacje i żadne komunikacje dotyczące akcji na drogach, kiedy zdarzają się wypadki. I w ramach takiego podziękowania każdy strażak, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej, otrzymuje wsparcie w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, czyli emerytalne. Jest to dodatek. Pierwszy raz się tak zdarzyło, że właśnie możemy, drodzy Państwo, tego typu dodatki opłacać. Możemy, drodzy Państwo, również liczyć, o tym możemy już zapowiedzieć, że również te dodatki będą waloryzowane, czyli ta kwota będzie wzrastała w zależności od lat służby właśnie na rzecz społeczności lokalnej. Ten samochód, drodzy Państwo, to jest dowód na to, że poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców, dla społeczności lokalnych, nie tylko za miejscowości Zielona, ale całego powiatu, będzie wzrastał, że takie samochody i takie zabezpieczenie będzie przekazywane właśnie na bieżąco. Ja w imieniu własnym chciałem serdecznie podziękować panu ministrowi Maciejowi Wąsikowi, który bezpośrednio realizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ten program, ale również całej społeczności lokalnej, łącznie z samorządem, że można było właśnie wysłuchać z budżetu samorządowego ten wkład własny po to, żeby taki zakup realizować. Ja ze swojej strony przyjmuję zobowiązanie, że jako przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej, ale również jako i poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który reprezentuje Państwa, że będziemy właśnie doposażać takie jednostki i że będzie to wsparcie płynęło szerokim strumieniem po to, żeby właśnie mieszkańcy mogli mieć zagwarantowane to poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj chciałem przekazać właśnie na ręce pana prezesa torbę L1 medyczną, która będzie na wyposażenie właśnie tego pojazdu, będzie właśnie służyła społeczności lokalnej. Oby była ona jak najmniej wykorzystywana, tak jak pan komendant zaznaczył, żeby ona bardziej służyła do akcji treningowych, a niekoniecznie do tych, kiedy będzie niesiona ta pomoc, ale kiedy to wyposażenie jest na odpowiednim poziomie, to wtedy również i ci ochotnicy dróg niedrukowie zdecydowanie łatwiej mogą realizować swoje zobowiązania. Serdecznie dziękuję, serdecznie gratuluję. Życzę Państwu wszystkiego. Dziękuję. Panie prezesie, bardzo proszę. Głos zabierze pani Anna Ewa Cicholska, poseł na Sejm RP. Dziękuję. Szanowny panie ministrze, panie komendancie mazowiecki, panowie komendanci powiatowi, panie starosto, panie wójcie, wielebny księże, wszyscy państwo, którzy jesteście tutaj zgromadzeni, ale szczególnie drodzy druhny i druhowie, panie prezesie. Od 8 lat znam potrzeby gminy Kuczbork, ale też i miejscowości Zielona, gdzie w tej chwili jesteśmy przed remisą i wiem, z jaką determinacją walczyliście o ten wóz. Dziękuję przede wszystkim panu ministrowi Maciejowi Wąsikowi, że zrozumiał potrzebę, jaki jest ważny ten wóz. Teraz z panem wójtem rozmawiamy. Następny ma być skierowany do Kuczborka, bo panowie orientują się, jak to jest w gminach, że jak jedna miejscowość dostanie, a druga nie, no to są takie po prostu różne animacje, ale to dobrze, że wszyscy o to zabiegają. Także będzie miał i Kuczbork, i Zielona. Także panie wójcie, gratuluję panu, z jaką determinacją pan występuje o środki zewnętrzne, nie tylko samochód, ale też z różnych programów rządowych. Ja dziękuję panu Kamilowi Cukałowi, który też zabiegał, żeby tutaj strażnica była wyremontowana. Wielokrotnie dzwonił, prosił mnie i pieniądze też znalazły się. Także wóz, ale oprócz tego i całe otoczenie wokół również zwracacie na to uwagę. Czyli pozostaje mi tylko pogratulować.
panu staroście, panu wójtowi, samorządowi wojewódzkiemu, że również przyczynia się do tego, żeby wzmacniać programy rządowe. Ale to jest mądrość samorządowców, jak też i prezesów poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Oby ten wóz, tak jak było już wcześniej powiedziane, nie musiał służyć państwu w akcjach ratowniczych do takich poważnych. Natomiast jeżeli będą takie potrzeby, to oby tylko, żebyście wracali bezpiecznie do swoich domów. Niech święty Florian, patron strażackiej braci, zawsze czuwa nad wami. Dziękuję. Głos zabierze pan Jerzy Zrzymowski, starosta żuromiński, a jednocześnie przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego. Wielce dostojni goście, szanowni gospodarze, dzisiejszej uroczystości, drobny drukowie z jednostki w Zielonej, szanowni mieszkańcy Zielonej. Jestem upoważniony przez pana marszałka do odczytania stosownego listu przygotowanego na tą dzisiejszą uroczystość. Warszawa, 19 marca 2023 roku. Pan Jacek Grzybicki, wójt gminy Kuczko-Posada. Pan Andrzej Krzywda, prezes OSP w Zielonej. Szanowny panie wójcie, szanowny panie prezesie, drogie druhny, drodzy druhowie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce ochotniczej straży pożarnej Zielona. Z radością, dumą i satysfakcją obserwuję niezwykle ważną i pożyteczną wszechstronną działalność blisko 2000 jednostek OSP funkcjonujących na Mazowszu. Kim są strażacy ochotnicy? To prawdziwi lokalni patrioci, wierni bohaterowie, których imponujące dokonania w imię wspólnego dobra są nie do przecenienia. Choć reprezentują różne środowiska, profesje i poglądy, łączy ich wielki altruizm, chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, który znalazł się w sytuacji zagrożenia. Zapałem kultywują też najlepsze strażackie tradycje, wszędzie ponadczasowe piękne wartości, uświetniają ze swoją obecnością lokalne, państwowe, kościelne, patriotyczne uroczystości. Sejm województwa mazowieckiego, który w tym roku świętuje swoje 25-lecie, pełni docenia niezwykłe zasługi wyjątkowej, wielotysięcznej, wielokulturowej pomocy ruchu i ruchem z naszego regionu oraz ma świadomość, że aby strażacy ochotnicy mogli jak najskuteczniej wykonywać swoje bardzo trudne i odpowiedzialne zadania, niezbędne są im profesjonalne szkolenia, a także coraz nowocześniejszy sprzęt i pojazdy. Dlatego właśnie wspieranie OSP należy do naszych priorytetów. Współfinansujemy m.in. zakup samochodów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu. Jestem dumny, że od 2006 roku do 2022 z budżetu województwa przeznaczyliśmy na ten cel w różnej formie ponad 166 milionów złotych. Tylko w ubiegłym roku wyasygnowana kwota była blisko 23 milionów złotych, natomiast na 2023 rok zaplanowaliśmy w budżecie województwa na te zadania 32 miliony złotych. Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonej, jednostka bardzo zasłużona dla naszego regionu, cieszy się, że mogliśmy ją wesprzeć, zafinansowując zakup samochodu strażackiego w kwotę 100 tysięcy złotych. Są państwo wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Serdecznie dziękuję za pełne oddanie służby dla obywateli. Życzę niesławiącej energii do działania, a przede wszystkim dużo zdrowia oraz bezpiecznych powrotów z akcji do domu. Wierzę, że święty Florian będzie zawsze nad państwem czuwał, dodawał odwagi i wspierał walce z żywiołami. Ze strażackim pozdrowieniem, Adam Struzik.
Szanowni duchowie, również do tej gratulacji życzeń dołączam swoje jako starosty Żuromińskiego, ale też prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i prezesa sąsiedniej zaprzyjaźnionej jednostki. Niech ten pojazd służy Wam niesieniu pomocy mieszkańcom Zielonej Gminy i Powiatu. Wszystkiego dobrego. Głos zabierze pan Jacek Grzybicki, wójt gminy Kuczbor-Posada. Panie ministrze, pan poseł, pan komendancie Grzybicki, panowie komendanci powiatowi, szanowni goście, panie starosto, druhny i druhowie, mieszkańcy miejscowości Zielone. Moje serce raduje się dziś, gdy jako prezes zarządu gminnego, a zarazem gospodarz tego terenu, mogę z Państwem świętować to wielkie wydarzenie. Jest to wydarzenie, które dotyka bezpośrednio jednostkę Straży Pożarnej Zielonej, ale Szanowni Państwo, ja odczuwam to jako święto naszej gminy i powiatu, ponieważ to dzisiejsze wydarzenie, to auto, które stoi po mojej prawej stronie, było długo oczekiwane. Ja ze strażakami, z Zielonej, druhami, ochotnikami, ze społeczeństwem czekałem na to ponad 8 lat, żeśmy się doczekali. Tak jak pani poseł zauważyła, moje serce się raduje tym bardziej, ponieważ wszystko na to wskazuje, że w tym roku będziemy mogli witać jeszcze kolejny nowy wóz w jednostce sąsiedniej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczborku. Także jest mi z tego powodu niezmiernie miło. Szanowni Państwo, krótko mówiąc, to auto tutaj strażakom Zielonej się w 100% należy. Ja ze swojej strony odczuwam współpracę z zarządem straży, z całą strażą Zielonej bardzo dobrze. Ci strażacy angażują się, nie trzeba ich prosić, żeby jakoś szczególnie prosić, żeby coś wykazywali, coś pomagali, to nie tylko w tych akcjach ratowniczych, ale takich społecznych. Jeżeli wykonam telefon do prezesa druha Andrzeja, nie ma tam jakiegoś chwili zawahania, że może to się nie płaci, po prostu każe mi dzwonić, bo to już wcześniej jest robota wykonana. Także tym bardziej jest mi bardzo miło, że to auto tutaj trafia. To auto po prostu tym druhom się należy na tą działalność. I proszę Państwa, żeby skutecznie ci nasi ochotnicy pomagali w różnych zdarzeniach losowych, to muszą być na czym pracować i na czym pracować. Także jest mi niezmiernie miło, że będzie to teraz wspaniałe narzędzie do pracy. Druhowie ochotnicy Zielonej, panie prezesie, życzę dużo zdrowia dla was, dla waszych rodzin, wytrwałości. Ja wiem, że ta służba wasza czasem, no zostawiacie ten swój dobytek, swoje rodziny, pędzicie, żeby komuś pomagać, a tak to już jest. Zostawiacie wszystkie, pomagacie, za to serdecznie dziękuję, gratuluję waszej działalności. Niech ta auto służy, tak jak wcześniej już komendant powiedział, może tylko do ćwiczą, tak? Ale jeżeli coś się wydarzy, to niech ono będzie wspaniałym narzędziem do pracy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. W podziękowaniu za okazaną pomoc w pozyskaniu nowego pojazdu Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej wraz z całą bracią strażacką chciałby w sposób szczególny podziękować i wyróżnić zaproszonych gości. Dzięki pomocy uzyskanej od Państwa możemy na bieżąco rozwijać naszą jednostkę oraz wyposażać ją w najnowocześniejszy sprzęt przeznaczony do ratowania mienia i zdrowia ludzkiego, by jak najskuteczniej działać zgodnie z naszym odwiecznym mottem: Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek. W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować panu Maciejowi Wąsikowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pomoc w
pozyskaniu środków dofinansowania na nowy pojazd. Dziękujemy również parlamentarzystom, panu ministrowi Rafałowi Romanowskiemu oraz szanownej pani poseł Annie Cicholskiej za wsparcie i pomoc w pozyskaniu środków na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia i też rozbudowy budynku Domu Strażaka. Uprzejmie proszę o wystąpienie pana ministra Rafała Romanowskiego, panią poseł Annę Ewę Cicholską oraz pana Jacka Sokołowskiego, przedstawiciela sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w zastępstwie pana Macieja Wąsika, zaś przedstawicieli zarządu prezesa OSP Zielona Andrzeja Krzyptę oraz naczelnika OSP Drucha Piotra Anysza o wręczenie podziękowań. Kolejnymi osobami, które chcielibyśmy wyróżnić, są pan Adam Stróżyk, marszałek województwa mazowieckiego, starszy brygadier Jarosław Piotrowski, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz starszy brygadier Zbigniew Kąpiński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrominie. Dziękujemy również panu Jackowi Grzybickiemu, wójtowi gminy Kućbor-Kosada, jednocześnie prezesowi zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kućborku-Osadzie za udzielone wsparcie. Wyróżnione osoby uprzejmie proszę o wystąpienie, zaś w zastępstwie pana marszałka proszę o wystąpienie pana Jerzego Rzymowskiego, zaś w zastępstwie pana komendanta wojewódzkiego, starszego brygadiera Rafała Zimochockiego, zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego. Zaś przedstawicieli zarządu proszę o wręczenie podziękowań.
kolejnymi osobami, które chcielibyśmy wyróżnić, są starszy brygadier Adam Dobrosielski, komendant miejski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, wieloletni komendant Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Niestety pan Adam nie mógł być na uroczystości stulecia i teraz pozwolimy sobie podziękować panie brygadierze. Proszę też o wystąpienie czcigodnego księdza proboszcza Andrzeja Rosiaka. Kończymy naszą uroczystość. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie. Za chwilę nastąpi odprowadzenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej oraz złożenie przez dowódcę uroczystości meldunku o zakończeniu uroczystego apelu. Oddziały Maszcząc, pouczę sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej odprowadzić. Melduję koniec uroczystości. Oddziały Maszcząc! Oddziały rozejść się! Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich do wspólnego zdjęcia, a następnie na gorący poczęstunek.